Siemanko brodacze, witajcie na moim kanale, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj testujemy zestaw do pielęgnacji brody w wersji limitowanej od Mr. Bear Family. Zapraszam. Mr. Bear Family to marka ze Szwecji. Myślę, że każdemu szanującemu się brodaczowi jest znana. Nie muszę jej przedstawiać. Na blogu pojawiła się u mnie kilkukrotnie. Przy okazji testów szamponu do brody, balsamu do brody, zestawów limitowanych. Właściwie cała moja przygoda z blogowaniem, recenzowaniem produktów do brody zaczęła się właśnie od balsamu Mr. Bear Woodland. Była to pierwsza recenzja, jaką opublikowałem na blogu. No i od tego się wszystko zaczęło. W każdym razie, wracając do wersji limitowanej. Dziś testujemy kolejną wersję limitowaną. Mr. Bear Family od jakiegoś czasu kontynuuje produkcję kosmetyków właśnie w wersjach limitowanych. Jeśli dobrze kojarzę, jest to już trzecia taka edycja limitowana. Pierwsza nazywała się Winter Orange, druga Smoky Vanilla. Ta pierwsza była niedostępna w Polsce, druga już była dostępna w Polsce. Miałem okazję ją testować. Tu gdzieś do góry zostawię Wam link do recenzji. Dzisiaj przyglądać się będziemy trzeciej edycji limitowanej o nazwie Tropical. Wersje limitowane zestawów do pielęgnacji brody od Mr. Bear składają się z dwóch kosmetyków. Jest to olejek do brody i balsam do brody. Dzisiejsze testy i recenzja tego wspaniałego zestawu jest możliwa dzięki sklepowi beardman.pl. Tam oczywiście znajdziecie ten zestaw. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję całej ekipie sklepu i przechodzimy do dzieła. Nasz zestaw, limitowana edycja o nazwie Tropical, znajduje się, jak widzicie, w takiej fantastycznej metalowej puszce, przepasanej kartonową etykietą. Z przodu oczywiście ogromne logo marki Limited Edition Tropical. Tutaj mamy informację od producenta. Z tyłu znajduje się informacja o tym, jakie składy mają poszczególne kosmetyki, czyli olejek i balsam. Tutaj mamy jakieś ornamenty, dodatkowe oznaczenia producenta. Po zdjęciu tej koszuleczki, która jest wykonana z takiego sztywnego papieru, prezentuje się nam taka pucha fajna, metalowa w pełni, tutaj z takim wytłoczonym logo producenta. Wygląda to bardzo ładnie, elegancko. No i co mamy w środku? W środku mamy, uwaga, olejek i balsam do brody, tak ładnie umieszczone w takich slotach. O, tu oczywiście jeszcze dodatkowe jakieś ozdobniki. I co? Mamy balsam i mamy olejek. Wracając jeszcze na chwilę do opakowania, tak dla porównania chciałbym Wam pokazać, w co opakowana była poprzednia edycja limitowana. Było to takie kartonowe opakowanie. Generalnie nic specjalnego. W porównaniu do tej puszki, można by powiedzieć, niebo do ziemi, a cena, co ciekawe, się nie zmieniła. Także jest to
pierwszy taki plus. Skoro opis opakowania mamy już za sobą, widzieliście jak to wygląda. Wiadomo, że kupujemy oczami, natomiast nie opakowanie będziemy wcierać w brodę. Dlatego jeśli chodzi o skład naszych produktów, mamy tutaj tylko naturalne składniki wysokiej jakości, ponieważ Mr. Bear stawia na naturalność i wysoką jakość swoich produktów, składników, z których są one produkowane. Także tutaj nie ma lipy, jak to mówią. Jeśli chodzi o olejek, może zaczniemy sobie od olejku. Tak jak już mówiłem, to jest szklana buteleczka o pojemności 30 ml z białą pipetą, która zdecydowanie ułatwia aplikację tego olejku. W składzie oczywiście mamy same odżywcze olejki nadające miękkość brodzie, nawilżające brodę, niwelujące swędzenie, no i oczywiście nadające wspaniały zapach, ale o tym jeszcze za chwilę. Pełny skład oczywiście znajdziecie w recenzji na blogu. Ja nie będę tutaj teraz wszystkiego tego tłumaczył i przytaczał, bo szkoda naszego czasu antenowego. Dla ciekawskich oczywiście polecam zajrzeć na bloga, tam pełen wyszczególniony opis składu, która substancja jak działa na brodę i tak dalej. A teraz nałóżmy sobie może olejek na brodę. Żeby to jakoś podzielić, najpierw nałożę olejek na brodę. Będą to może 2-3 krople, tak żeby wetrzeć olejek w głąb mojego brodziszcza, a potem wykończymy sobie, wymodelujemy brodę balsamem, który oczywiście taką funkcję modelującą posiada. Dobrze, olejek jak widać jest w gotowości, odkręcamy, nabieramy nieco sobie tego olejku. Tutaj on ma taki kolor, powiedziałbym, przezroczysty. Raz, dwa, trzy, no powiedzmy trzy krople. Rozcieramy w dłoniach. Tutaj jakby sposób aplikacji się nie zmienia. Wcieranie w brodę jest banalnie łatwe. I przyjemne. No i jak widzicie, olejek jest naprawdę świetny, ponieważ bardzo fajnie się rozprowadza w dłoniach, bardzo fajnie rozprowadza się w brodzie. Nie jest tłusty. Ja nienawidzę tłustych olejków. Ten olejek nie jest tłusty, szybko się wchłania i nie pozostawia na brodzie takiego brudnego, tłustego filmu. Ta broda delikatnie sobie naturalnie pobłyskuje. Także nie będziemy wyglądać jak takie ulepy. No i myślę, że w tym miejscu powinienem może skomentować zapach. Bo ich zapach jest to, można powiedzieć, taki gwóźdź programu tej edycji limitowanej. Właściwie cały zamysł edycji limitowanej opiera się na zapachu, który nie jest dostępny przez cały czas, tylko jest dostępny w pewnym okresie trwania, powiedzmy, czy sprzedaży tej edycji limitowanej. Zapach nazywa się Tropical, czyli jak się możecie domyślić, jest to taki zapach tropikalny, egzotyczny. I powiem szczerze, że tą edycją Mr. Bear po prostu przeszedł samego siebie, zabił konkurencję, pozamiatał. Jestem ogromnym fanem tej marki i tak jak mówiłem, pierwszy balsam, jaki testowałem, był to właśnie Mr. Bear Woodland. Bardzo lubię ten zapach do dziś. Ostatnio testowane przeze mnie Winter Orange i Smoky Vanilla. Naprawdę świetne, kapitalne zapachy, ale to, co znajduje się w tej edycji pod nazwą Tropical, po prostu no, mnie osobiście naprawdę zaskoczyło bardzo pozytywnie, żeby nie powiedzieć, no zapach jest obłędny. Już tłumaczę Wam, co dokładnie tam się znajduje. Jest to zapach mango, papai, marakui, granatu. Teraz sobie wszystko to przetwórzcie. Mango, papaja, marakuja i granat. Idealna po prostu mieszanka, kompozycja takich właśnie egzotycznych
owoców. Ten zapach jest taki kurczę, no niesamowicie świeży, owocowy, rześki, ciepły, przyjemny. Kojarzy się z jakimś takim, no nie wiem, brakuje mi słów. No nie wiem, z jakimś z latem, z plażą, z jakąś wyspą na środku oceanu, z koszem pełnym owoców. Ciężko to zdefiniować, po prostu ten zapach jest naprawdę świetny, kapitalny. Już jak zobaczyłem tą zapowiedź tego balsamu i tego oleju, ten kolorowy napis Tropical, to już wiedziałem, że to będzie coś naprawdę świetnego. No i nie pomyliłem się, bo naprawdę ten zapach wymiata. Jest słodki, przyjemny, a jednocześnie rześki, świeży. Nie jest zbyt intensywny, nie przytłacza. Jest idealny, po prostu stonowany. Mr. Bear w tym momencie wykonał naprawdę świetną robotę. Myślę, że jest to tak uniwersalny zapach, że sprawdzi się i w okresie właśnie letnim, i w okresie jesiennym, mimo tego, że mamy teraz właśnie jesień już, zaraz zima idzie. I ktoś by powiedział, że no dobra, chyba się spóźnili z tym zapachem, bo tropical na zimę, na jesień, ale właśnie tak. Chodzi o to, żeby tutaj obudzić w nas takie życie, obudzić w nas jakieś takie wspomnienia związane z latem, żebyśmy poczuli to lato, te owoce, tą słodkość. Właśnie w takim okresie jesienno-zimowym, w okresie tej szarugi, tego takiego, tej takiej melancholii, monotonii, jak zwał, tak zwał, właśnie żeby nas pobudzić, żeby nas orzeźwić, także myślę, że jest to idealny zapach właśnie nawet na ten okres jesienno-zimowy. Przejdźmy w takim razie do naszego balsamu. Balsam oczywiście również jest wykonane z naturalnych składników. Tutaj oczywiście powtarzają się te same olejki, które są w olejku, aczkolwiek mamy tutaj bazę z masła shea i wosku pszczelego oraz lanoliny. To pozwala na, powiedzmy, ogarnięcie niesfornej brody, nadanie jej jako tako kształtu. Balsam może nie jest wyjątkowo mocny. Powiedziałbym, że ten chwyt jest średni, ale akurat moją brodę dosyć fajnie układa. Zawsze tak było i tutaj nie jest inaczej. Konsystencja jest nieco bardziej zbita tego balsamu niż w poprzedniej edycji. Tej Smoky Vanilla, tamtą mogłem wybrać spokojnie palcem. Tutaj jednak troszkę trzeba użyć siły, bo masa jest nieco bardziej woskowa i zbita. Także wybieramy sobie balsam paznokciem. Niewielką ilość. Tak zwany pea size. Rozsmarowujemy w dłoniach. Tutaj również budzi się do życia zapach. I teraz powiem Wam taką ciekawostkę, że ten balsam w puszce i podczas rozcierania, on bardzo przypomina zapach pomady do włosów woskowej Ruzel Pink. Tak. Także jeśli znacie zapach Ruzela, wiecie jak pachnie ta pomada, to możecie sobie wyobrazić nieco, jak może pachnieć ta edycja. Ktoś powie, ok, nie jest to odkrywczy zapach w takim razie, ale uwierzcie, że to jest tylko jakby takie moje podobieństwo, którego próbowałem się doszukać. Natomiast tutaj kryje się o wiele więcej w tym zapachu. Mówię tylko o takim pierwszym wrażeniu, że bardzo przypomina właśnie zapach Ruzel Pink. Tym samym balsam ten, czy olejek, może być kompatybilny z pomadą woskową. A jak wiemy, pomady woskowe królują w okresie jesienno-zimowym. Także możemy sobie skompletować taki zestaw.
Jak widzicie, aplikacja balsamu jest naprawdę równie łatwa jak olejku. I żeby Wam pokazać te właściwości modelujące, to powiedzmy tutaj sobie brodę zaczeszę w taki szpic. O, widzicie? Tutaj połysk nieco jest wyższy niż olejku. Natomiast również w granicach takiej naturalności nie jest to jakiś taki tłusty, nie wiem, błyszczący finish. Raczej taki naturalny, delikatny. Dobra. Jeszcze sobie uczeszemy brodę, żeby pokazać Wam efekt końcowy, finalny. No i proszę. Podsumowując nasz zestaw do brody Tropical, pierwsze co rzuca się w oczy, oczywiście puszka. Fantastyczna puszka metalowa z takim fajnym tłoczeniem. Puszka, którą oczywiście możemy później sobie wykorzystać do przechowywania kosmetyków, nie wiem, możemy schować w tym kredki dla dziecka, cokolwiek wymyślicie. Jeśli chodzi o same kosmetyki, tutaj olejek 30 ml, balsam 60. Kosmetyki bardzo wydajne, bardzo wysokiej jakości, pielęgnujące brodę naprawdę na najwyższym poziomie. Doznania zapachowe również na najwyższym poziomie. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to według mnie najlepsza jak do tej pory wersja zapachowa, która pojawiła się od pana Misia. Olejek nabieramy sobie pipetą, więc tutaj jest łatwość tej aplikacji. Bardzo fajnie się wchłania olejek, dosyć szybko, nie nadaje brodzie takiego tłustego wykończenia. To wykończenie jest takie na poziomie naturalnego błysku brody. Broda jest naprawdę fajnie zmiękczona, ładnie nawilżona, odżywiona. Balsam tutaj ma taką funkcję również podobną do olejku, aczkolwiek z tą taką dodatkową właściwością modelującą brodę. Także możecie używać tych kosmetyków zamiennie, powiedzmy rano olejek, wieczorem balsam albo odwrotnie. Taki zestaw naprawdę posłuży Wam przez kilka dobrych miesięcy. To oczywiście też jest uzależnione od długości Waszej brody. Także jeszcze raz, świetne opakowanie, wspaniały, egzotyczny zapach owoców. Właściwości balsamu i olejku tutaj niezmienne, bardzo wysoka jakość składników, bardzo fajne nawilżenie brody, odżywienie jej, wymodelowanie, to wszystko się nie zmienia, to cały czas jest. Jeśli chodzi o wydajność, to tak jak mówiłem, również spokojnie możecie sobie tych kosmetyków przez długi czas używać. Cena takiego zestawu to 199 zł. Poprzednia edycja kosztowała również tyle samo, a była w takim oto opakowaniu. Myślę, że warto sobie zakupić taki zestaw, jeśli jakaś kobieta to ogląda, a Wasz brodacz ma niedługo jakieś święto swoje, to zdecydowanie kupujcie ten zestaw, jest świetny. Myślę, że troszkę tropików egzotyki przyda się w każdym związku, ale wracając na ziemię, zdecydowanie polecam. Oczywiście ten zestawik znajdziecie w sklepie beardman.pl. Polecam. I co, idę chyba dalej wąchać puszkę i olejek. No a tak serio, myślę, że już chyba więcej nie muszę zachwalać marki Mr. Bear. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał się z produktem tej marki, wie, że może liczyć na naprawdę fajną jakość i fajne efekty. Jeśli chcielibyście sobie zakupić taki zestaw, ja zostawię Wam link do sklepu na dole w opisie.
Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, komentarze, uwagi. Chętnie odpowiem w komentarzach na dole. Komentarze, komentarzach. Zaczynam się powtarzać. I co? To chyba wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Zapraszam Was również do przeczytania recenzji na blogu. Ona jest bardzo szczegółowa, okraszona fajnymi zdjęciami. Także jeśli lubicie sobie jeszcze popatrzeć, to zapraszam. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, o zostawieniu łapek w górę, no i obejrzeniu innych filmów, jeśli macie na to czas. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do następnego odcinka już niedługo i widzimy się w kolejnej recenzji. Trzymajcie się, cześć!